Cześć, witam Was serdecznie, Wojtek z tej strony, minął znowu tydzień, czas na następny filmik, który jest dłuższy niż taki zwykły, przeciętny shortik. No i dzisiaj mamy um, czasownik feliren i jego znaczenia. Feliren to znaczy przegrać, stracić lub zgubić i... Tutaj mamy Wiesię, która w komentarzach, dlatego to jest filmik yy, z życzenia, że tak powiem. Wiesia pisze w komentarzach. Yy, to nie było 8 godzin temu, zresztą tylko parę dni do tyłu, ale hmm, jak to jest, wiecie. Aż się chcę z Tobą uczyć. Dzięki za miłe słowa. Chciałam, jeśli to możliwe, słówko felien, abyś wytłumaczył, bo ma kilka znaczeń: zgubić, przegrać i tak dalej. Jak je używać. Dzięki, bardzo pozdrawiam. Wiesia, Radzi8884, również pozdrawiam. Także to jest filmik dla Wiesi, ale oczywiście też dla wszystkich innych. Zaczynamy. Zgubiłem klucz, dlatego nie mogę wejść. Widziałeś go? Ich habe meinen Schlüssel verloren, deshalb kann ich nicht rein. Hast du ihn gesehen? Ich habe meinen Schlüssel verloren. Zgubiłem klucz. Deshalb, dlatego, kann ich nicht rein. Dlatego nie mogę wejść. Deshalb kann ich nicht reinkommen. Też można by było. Dlatego um, to jest tylko przykład. Bo często, gęsto ludzie mi piszą Wojtek, ale to idzie też tak, i idzie tak, i idzie tak, i idzie tak. Ja wiem. Ja wiem. Ale po prostu to jest tylko jeden przykład. Ich habe meinen Schlüssel verloren. Czyli zgubiłem go gdzieś Zgubiłem, nie wiem, gdzie on jest, po prostu tak. Deshalb kann ich nicht rein. Hast du ihn gesehen? Hast du ihn gesehen? Tutaj znowu powtarzam. Hast du ihn gesehen? Hast du ihn gesehen? Hast du ihn gesehen? Bo niektórzy to tak, że tak powiem, robią taki kat, taki twardy kat. Hast du ihn gesehen? Można to płynniej. Można to później. Próbujcie to po prostu. Próbujcie. Słuchajcie tutaj i e, możecie to powtarzać po prostu. Hast du? Hast du? Hast du Kiedyś to będzie tak wchodziło. Będziecie to sami mówili. Jak to często jest, to e, powtarzam. Uczcie się jak dziecko, czyli ze słuchu. Słyszycie coś i po prostu mówicie tak samo. A później możecie do tego dążyć. Czemu to tak się mówi? Czemu jest tak, a nie inaczej? Hastu du Czy go widziałeś? W tym przypadku klucz. Zgubiłem klucz, tego nie mogę wejść. Widziałeś go? Hast du ihn gesehen? Sie hat ihre beste Freundin verloren. Jemanden verlieren w nawiasach, czyli kogoś stracić. Straciła swoją najlepszą przyjaciółkę. Gdzie tutaj straciła z jakiegokolwiek powodu. Czy straciła, bo był wypadek, czy straciła, bo po prostu jakaś była sytuacja między nimi. Sie, die da vorne, hat ihre beste Freundin verloren. Sie hat. Ihre beste Freundin verloren. Sie hat ihre beste Freundin verloren. Sie hat ihre beste Freundin verloren. Verloren. Ich habe meinen Ausweis verloren. Ich habe meinen Ausweis verloren. To jest też takie zgubić, takie standardowe zgubić. Miałem go w ręku przed chwilą jeszcze, bo go potrzebowałem. Nie mam go, nie wiem gdzie on jest. Wo ist mein Ausweis? Gdzie jest mój dowód? Hast du ihn gesehen? Hast du meinen Ausweis gesehen? Widziałeś mój dowód osobisty? Ich habe meinen Ausweis verloren. Zgubiłem swój dowód osobisty. Mały Tom zgubił swoją koparkę. Takie same zgubienie. Zgubił swoją koparkę. Der kleine Tom hat seinen Bagger verloren. Der kleine Tom hat seinen Bagger verloren. Der kleine Tom hat seinen Bagger verloren. Verloren w sensie zgubił. Hat seinen Bagger verloren. Um, teoretycznie, teoretycznie, patrząc się na to zdanie, mógł też stracić swoją koparkę, bo grał w pokera. To tak samo by było. Der hat baga beim poker spielen verloren. Ale to też wtedy jest dodatek beim Pokan, beim, ja, beim, beim, bei einer Wette, przy zakładzie. Ale jeżeli jest tylko i wyłącznie, der hat baga verloren, to zgubił, a nie przegrał. To jest ta różnica. Herr Langner hat sein Herr, Herr Langner stracił przytomność. Bewusstsein to przytomność. Herr Langner hat sein Bewusstsein verloren. Tutaj słyszycie też, jak ja mówię langna, langna. To nie mówię langner, langner, tylko Langna. To jest te ng, to jest takie m, mm, mm. Tak słyszycie? Takie, takie nie n, nie g, takie coś pomiędzy. To język tak bardziej e, do góry dotyka tyłem i wtedy wychodzi taki Langna. A? Może ktoś po trzech piwach to łatwiej wypowie. Helangna. Nie no, wiem, o co chodzi. Helangna. Helangna hadzajnen hat Hadzajen bewusstsein Ja. Że tak powiem, źle to i tak nie jest. Bo wyobraźcie sobie moje nazwisko, kto to wypowiada prawidłowo, poprawnie. No to Polak może wypowiedzieć. Um, lub niektórzy Niemcy też dobrze wypowiadają. Nie mówię. Ale nie martwcie się, jak coś źle wypowiecie. Także pół biedy. Her hat hat Bewusstsein verloren, stracił e, e, swoją przytomność. Przytomność stracił po prostu. Der FC Barcelona hat das letzte Spiel verloren. Obojętnie, czy to prawda, czy nie, po prostu sobie wymyśliłem takie zdanie. FC Barcelona przegrała ostatni mecz, i tutaj już słyszycie. Po niemiecku jest der FC Barcelona, a po polsku jest przegrała. Czemu to tak jest? bo FC to jest der Fußballklub, Club po hiszpańsku, ale po niemiecku der Fußballclub Barcelona hat das letzte Spiel verloren. Der Fußballclub Barcelona, der FC Barcelona hat das letzte Spiel verloren. Tutaj oni przegrali mecz, nie stracili, nie zgubili, tylko przegrali. Tu musicie znowu słuchać, o, o czym my tu mówimy. Tu mówimy o jakimś klubie i przegrał, e, verloren, no to coś przegrał, przegrali coś mecz w tym przypadku. DFC Barcelona hat das letzte Spiel verloren. Barcelona przegrała ostatni mecz. Nie mówię, czy to tak naprawdę było, bo, bo nie wiem, nie, nie śledzę żadnej ligi. Pan Schmidt stracił pracę. Herr Schmidt hat seinen Job verloren. Job można powiedzieć, można powiedzieć seine Arbeit, można powiedzieć seinen Arbeitsplatz, czyli jego miejsce pracy, czy coś tam, lub krótko job, pracę. Tak można powiedzieć. Herr Schmidt hat seinen Job verloren, stracił. Nie zgubił, nie przegrał, tylko stracił. Herr Schmidt hat seinen Job verloren. Pan Schmidt stracił pracę. Hat verloren. Herr Schmidt hat seinen Job verloren. Stracił pracę. Od teraz nie będę tracił więcej czasu. Ich verliere ab jetzt keine Zeit mehr. Ich verliere ab jetzt keine Zeit mehr. Czyli nie będę tracił czasu od teraz. Ty od teraz się będziesz uczył języka niemieckiego, czy jakiego, obojętnie. Bo jak e, coś robisz i nie stoisz w miejscu, to idziesz do przodu, a inaczej, jak tylko stoisz w miejscu, to nie stoisz w miejscu, tylko się cofasz. Czas leci. Od teraz nie będę tracił więcej czasu. Ich verliere ab jetzt keine Zeit mehr. Ich schaue YouTube Deutsch mit Wojtek. Das macht Spaß. <noise> Dobra. Um, ich verliere ab jetzt keine Zeit mehr, czyli tracić, e, e, tracić czas. Nie będę tracił od teraz czasu. Po prostu robię to, czy tamto, czy tamto. Nie tracę czasu na jakieś bzdury, że tak powiem. Jesteśmy znowu przy końcu, mam nadzieję, że Wam się podobało, że Wam pomogło, jeżeli tak, możecie zostawić łapkę w górę lub zostawić jakikolwiek komentarz, Wasze komentarze są fenomenalne, przede wszystkim w, tych, w tym ostatnim, nie wiem, tygodniu, ja tyle komentarzy, tyle pozytywnych dostałem, dostawałem od Was, że nie, mo nie mogę nawet opisać, jak to mnie cieszy, jak to mnie bawi, jak za każdym razem sobie patrzę e, na telefonie, a tam jest wow, wow, ła. jeden wow za drugim, jeden wow za drugim, Um, no, jest masakra, jest po prostu masakra, także wielkie, wielkie, wielkie dzięki jesteście mega za te komentarze, co ja mam powiedzieć. Pff, super, podoba mi się. Tak, tak jak wstaję i rano się patrzę, co jest napisane, to jest po prostu miodzio. Dobra, um, nie zabiorę wam czasu, bo macie co oglądać, także... Um, tam polecam jakieś następne filmiki. No, i mam nadzieję, że się zobaczymy w tej konstelacji, albo innej, w większej, bo kanał rośnie e, z powrotem. Także do następnego razu. Wasz Wojtek.